Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Po raz kolejny zajmiemy się przebudową starego tarasu. Zaczynamy od ustawienia palisad, które będą zarówno oporem dla tarasu oraz donicą. Są to palisady Impali firmy Drogbrook w kolorze bianko. Donicę ustawiamy na podsypce piaskowo-cementowej. Ustawiając palisady, pamiętajmy, by trzymać pion z jednej i z drugiej strony. Wszystkie palisady betonujemy na mokro, do około 1/3 wysokości. Zabieramy się za drugą stronę tarasu. Palisady mają wysokość 1 metra, więc musimy zrobić dziurę przynajmniej na 1,10 m, 1,15 m. Oczywiście od górnego poziomu donicy. Po ustawieniu oporu z jednej i z drugiej strony tarasu zabieramy się za front, czyli za główne wejście. Schody będą wykonane z gotowych stopni schodowych w kolorze silver firmy Drogbrook. Będziemy układać je na podbudowie z gotowego betonu B10. Do ułożenia ponad 120-kilogramowych bloków betonowych przyda nam się koparka wraz z chwytakiem próżniowym. Chwytak próżniowy Mickey firmy CatShift to naprawdę wspaniała sprawa. Ustawiając górny stopień, robimy około 3 cm zakładkę. Po ustawieniu górnego stopnia środek wypełniamy warstwą betonu B10. Do transportu betonu wykorzystujemy naszą niezastąpioną mini ładowarkę Avant. Po wyrównaniu powierzchni całość zagęszczamy. Następnie robimy plant z około 4 cm warstwy piasku. Po raz kolejny do akcji wkracza Bobcat E19 wraz z chwytakiem próżniowym Mickey, którymi będziemy układać płyty Grande w kolorze silver firmy Drogbrook. Małe docinki przy kolumnach. I kontynuujemy układanie płyt. Jeżeli film Ci się podoba, koniecznie subskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę.
Jak widzicie, z takim sprzętem wszystkie prace przebiegają szybko i sprawnie. Jeśli masz jakieś pytania, daj znać w komentarzu. Do dobijania stopnic betonowych używamy sprawdzonych młotków brukarskich firmy Mimal. Płyty na tarasie fugujemy piaskiem kwarcowym. I to by było na tyle. Niech Wam się wszystko dobrze układa. Na razie, cześć! Zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrybuj nasz kanał. Pozwól nam się rozwijać.